witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy, oglądaczy, pasjonatów i wszystkich tych, którzy dzielnie wspierają Moto Ambulans, moje działania i wszystko, co jest związane z projektem w 4 minuty. Jak dobrze wiecie, to działa. Rzeczywiście docieram do osób, które są w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, ale też i zdrowia. I motocykl pokazał, że te 4 minuty w rejonie operacyjnym Pragi Północ jest do zrobienia. Nawet udaje mi się w te 4 minuty dotrzeć poza rejon operacyjny, ten taki bliższy. Chciałbym, moi kochani, powiedzieć Wam o tym, że w ostatnich dniach, a konkretnie w 3 dobach, dzieje się bardzo dużo i intensywnie wokół motoambulansu i wokół całego kontentu i tego, jakimi formami zarówno komunikowania, jak i wspierania będziemy się posługiwać. Na pewno już zauważyliście w social mediach, że ogłosiłem pojawienie się Patronite, zresztą Wy sami mnie do tego zachęciliście, ale też pojawienie się Discorda. Powiem Wam szczerze, że jeszcze 3 doby temu nie miałem zielonego pojęcia, co to jest Discord, a na tą chwilę mam jakieś tam mgliste pojęcie o tym i wiem, że to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Bardzo fajna sprawa, pozwalała będzie na naprawdę kontakt z Wami na poziomie XXI wieku, ale od razu zaznaczę, że te osoby, które wiedzą, o co chodzi, to im nie trzeba tego tłumaczyć, ale te, które nie wiedzą, o co chodzi, podobnie jak ja przedtem, muszą wiedzieć, że to jest ciężka praca całej ekipy. Było programowanie, było przygotowywanie, stawianie serwera. Naprawdę chłopcy wykonali ciężką, heroiczną pracę, a pragnę zaznaczyć, że tak mi się wydaje, w większości z nich to są pasjonaci, którzy nie wykonują jeszcze tego zawodu, a mimo to się na tym znają. Bardzo im za to dziękuję z tego miejsca, że chcieli mnie wesprzeć, że poświęcili swój czas i nadal go poświęcają, dlatego że postawienie serwera to nie tylko zaprogramowanie, ale też nadzór nad tym wszystkim, bo wiemy, że jeżeli taki serwer zostaje uruchomiony, a tak się też stało, to dochodzi do różnego rodzaju jakichś tam drobnych usterek, które oni na bieżąco usuwają, są w stałym kontakcie ze sobą, widzę korespondencję, gdzie dosłownie gotuje się, żeby ten Discord był stabilny i żebyście Wy byli zadowoleni z formy, w jakiej on będzie pracował, w jakiej my będziemy razem się łączyli. Bardzo fajnie, dosłownie jestem cały szczęśliwy z tego powodu, że to zagrało. Jeszcze miesiąc temu nie spodziewałem się, że poprzez Waszą taką spontaniczną reakcję i naprawdę wysyp osób subskrybujących, lajkujących, nabierze to aż takiego kształtu. Jak dobrze wiecie, kanał swój reaktywowałem, bo była taka forma zawieszenia tego kanału. Teraz się to wszystko pozmieniało i bardzo się cieszę, że na ten krok się zdecydowałem. Inną formą, kochani, możliwości zbliżenia się do mnie i do kontentu, którego Wam udzielam i możecie z niego korzystać, to jest zdobywanie różnego rodzaju dostępów, a za to też idą w parze nagrody, bo możecie mieć dostęp ten najwyższy level, który pozwala mi utrzymać działalność motoambulansu i poświęcić jeszcze większą uwagę na jego działania. Związane jest to na przykład z ograniczeniem ilości godzin systemowych, no bo wiadomo, że pracować muszę, a Wam daję naprawdę super narzędzia, które zabiorą Was w przygodę, której długo, długo nie zapomnicie. Na pewno będę chciał zapoznać Was bliżej z rejonem operacyjnym, w którym działam. Mam na myśli Pragę Północ. Będziecie mogli skorzystać z takiego jakby przekroju historycznego tego, co Praga w sobie niosła, jeśli chodzi o zdarzenia na przestrzeni kilku dekad, no bo zaczynałem pracę dawno temu i te wszystkie historie naprawdę są ciekawe. Zawsze jak jestem gdzieś w jakimś towarzystwie, to ludzie dopytują, chętnie słuchają i podoba im się to,
A tutaj macie taką możliwość naocznie zobaczyć te miejsca, które są jakąś tam połączone z jakąś tam historią. Historią krwawą, historią mroczną, historią śmieszną, no bo takowe rzeczy mają miejsce. Będziecie mogli ze mną ruszyć w patrol motoambulansem, oczywiście wszystko zgodnie z prawem. Będziecie bezpieczni, będziecie mieli na sobie ubranie, które zapewni Wam to bezpieczeństwo. Oczywiście nie będziemy na tym motoambulansie robić jakichś karkołomnych tras. Będziemy starali się, no można powiedzieć tak, działać turystycznie. Turystycznie, ale zarazem medycznie. Są też dostępy do forów zamkniętych. Będziecie mogli co jakiś czas ze mną spotkać się. Już wiem, że będę chciał zorganizować, jeżeli to wszystko ruszy, jakieś spotkanie w jakimś fajnym miejscu. Z pewnością Wy mi też podsuniecie taką myśl, gdzie na przykład w Warszawie moglibyśmy się spotkać. Oczywiście liczę na Wasze sugestie. Musi to być miejsce takie, które pomieści daną liczbę osób. A jaką? No nie wiem. Nie wiem, jaka to będzie dana liczba osób, dlatego że jeszcze tego nie ogłosiłem, a Wy, ani Wy nie zgłosiliście swoich aneksów, że chcecie w tym wziąć udział, więc ja muszę troszeczkę poczekać, żeby się tym zająć. Kochani, co jeszcze dostajecie? No dostajecie ode mnie content w postaci akcji ratowniczych. Na pewno osoby, które będą miały ten najwyższy level, będą miały dostęp do materiałów wcześniej niż inni, którzy będą mieli dostęp do tych materiałów bardziej rozszerzonych, a zarazem na takim Discordzie wiem, że będzie można to oglądać, te materiały z narracją moją w tle. Co to znaczy? Że jeżeli będą jakieś pytania na bieżąco, to Wy będziecie mogli to zrobić i ja będę mógł wytłumaczyć, a więc Wasza ciekawość zostanie od razu zaspokojona. Ale działanie motoambulansu i tej całej filozofii w 4 minuty nie ma za zadanie pokazywać Wam tylko jakiegoś krwawego kontentu albo czegokolwiek, żeby zaspokoić nasze jakieś tam atawistyczne, pierwotne jakieś tam myślenie i postępowanie. Ma za zadanie też edukować, bo jak wiecie, kochani, ja udzielam informacji na poziomie pierwszej pomocy przedmedycznej. Poziom pierwszej pomocy przedmedycznej jest dla każdego świadka zdarzenia, który natrafia na wypadek, na zasłabnięcie, na jakiś stan bezpośredniego zagrożenia życia czy zdrowia i może takowej pomocy udzielić. Dlatego ze swojej strony ja właśnie o tym mówię, bo to jest dla Was cenne, bo gdybym pokazywał oczywiście zaawansowane zabiegi ratujące życie, no to każdy z Was powiedziałby, ci, którzy tego oczywiście ani nie potrafią, ani nie mają odpowiedniego sprzętu, każdy z Was mógłby w tym momencie powiedzieć: hola, hola, Borkoś, to nie jest dla nas, my nie zrobimy tego, co Ty możesz zrobić za pomocą tam sprzętu, jakiegoś zaawansowanego. Dlatego ja dostosowałem się jak kameleon do Waszych potrzeb, do Waszych sugestii i będziemy działać na poziomie podstawowych zabiegów ratujących życie, czy BLS. Co jeszcze powstało? Powstał, kochani, Patronite. To też jest Wasza sugestia. Większość pod komentarzami, w komentarzach pod materiałami sugerował mi, żebym taki Patronite postawił. Związane to było z tym, że mówiłem, że YouTube pnie mi zasięgi, blokuje mi monetyzację. Część z naszych moich filmów, które są, mają ograniczenia z tego powodu, że YouTube tłumaczy, że one nie nadają się do zamieszczania na nich reklam. No i teraz mam taki dylemat, bo z jednej strony chciałbym, żeby te koszta utrzymania się zwracały, a z drugiej strony chcę odpowiadać na Wasze zapotrzebowanie, a Waszym zapotrzebowaniem jest: chcemy filmy bardziej treściwe, bardziej dokładne, to co tam się dzieje. A na takich filmach dokładnych, to tam, co się dzieje, co ja mówię, jak zachowuje się pacjent czy poszkodowany, no to wtedy YouTube właśnie blokuje mi te rzeczy, uważa je za zbyt, nie wiem, krwawe,
a przecież staram się zasłaniać te rany. Nie zawsze mi się to udaje. Część z Was zadało mi pytanie, dlaczego nie zasłaniam tylko oczu, bo to jest zgodne z prawem i wtedy można byłoby więcej ciekawych rzeczy zobaczyć. Kochani, ja nie potrafię tak zrobić, żeby same oczy były zasłonięte. Te osoby się ruszają, często bardzo dynamicznie, tak jak przy tym filmie Uraz głowy, gdzie na początku świadkowie zdarzenia i znajomi, którzy tam na miejscu byli, a szczególnie taki jeden krewki mężczyzna dosyć agresywnie zareagował słownie. No i ja w tym momencie miałem około 6 osób na raz na wizji. I wyobraźcie sobie, że każdym z tych 6 osób musiałbym tylko zasłonić oczy, które się nagle przemieszczają. No dla mnie to jest niewykonalne. Może rzeczywiście są jakieś firmy czy fachowcy, którzy tak rzeczywiście robią. Ja tego nie potrafię. Ja miałem nawet problem z zasłonięciem głów tych osób, a co mówić samych oczu. Dlatego w pewnym momencie zauważyliście, że zasłoniłem tylko, znaczy cały, tak jakby prawie ekran, i dopiero odsłoniłem go, gdy już miałem bezpośredni kontakt z tą osobą poszkodowaną, z tym mężczyzną z urazem głowy. Więc proszę mi tutaj wybaczyć, ja jeszcze nie jestem na takim poziomie, a ja sam składam te filmy. One naprawdę zajmują dużo czasu, więc nie jestem w stanie tego na tą chwilę zrobić. Jeśli chodzi o Patronite, o możliwość wspierania mnie, bardzo Wam za to dziękuję. Jest już kilka osób, które zadeklarowały się, że co miesiąc jakąś drobną kwotą będą wspierały działanie moje. Jest to dla mnie duża pomoc i wielka radość, bo nie ukrywam, że sprawia mi olbrzymią przyjemność móc udzielania pomocy nie tylko w ambulansie, ale też właśnie na motoambulansie. Dlaczego? Dlatego, że widzę bezcenne miny osób, które wzywają. Patrzą się, jedzie ktoś na motorze w pomarańczowym ubraniu, oklejony, z zamocowanymi światłami ostrzegawczymi i dziwi się, bo wzywał na przykład ambulans na 4 kołach, a przyjeżdża Piaggio MP3. No to jest po prostu zaskok taki dla tych osób, ale w momencie, kiedy ja schodzę z tego motoru i zaczynam już pierwsze słowa dialogu ze świadkami zdarzenia, z samym poszkodowanym, automatycznie widząc, że przyjechało rzeczywiście fachowe wsparcie, uspokajają się i zaczynają już rzeczowo odpowiadać na moje pytania i zaczynają już współpracować, a w trakcie akcji, gdy widzą, jak sobie radzę, jak rozmawiam, nawet zaczynają chwalić i wykazywać swoje zadowolenie, że taki szybki środek transportu jest, że dociera. Dlatego ja, kochani, bardzo się z tego powodu cieszę, że Wam też się to podoba. Naprawdę uznanie dla tego materiału jest 99,6. No to jest bardzo duża statystyka pozytywna. Oczywiście zdarzają się też osoby, które krytykują. No to już wspominałem, że tak będzie. No nikogo niestety, nie wszystkich zadowolimy, ale jest też tak zwana konstruktywna krytyka, o którą prosiłem i ją też dostaję. I musicie przyznać, tak jak ci, którzy tą odpowiedź moją dostali, a także ci, którzy czytają te odpowiedzi na konstruktywną krytykę, że ja nie stawiam się okoniem. Jak najbardziej, jeżeli widzę, że rady są merytoryczne, są logiczne, zgodne z jakąś tam sztuką ratowania życia, czy jakąś inną techniczną, czy jakąkolwiek dotyczącą działalności tego motoambulansu, to ja automatycznie przyjmuję taką radę. Oczywiście nie każdą radę mogę wprowadzić od razu w czyn. No ta rada z tymi oczami, żeby tylko je zasłaniać, no ja niestety nie mogę tego zrobić, bo nie potrafię, po prostu nie potrafię. Bardzo dużo osób mi zadeklarowało chęć pomocy, że mogą składać te filmy. Już mówię, o co chodzi. To nie dlatego, że ja nie proponuję tego składania tym osobom, mimo że one chcą i na to się nie zgadzam i nie dochodzi do jakiegoś tam bezpośredniego kontaktu. Zrozumcie jedną ważną rzecz. Składanie kontentu medycznego jest bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ktoś nie ma nic wspólnego z medycyną, to może nie do końca wiedzieć, na co trzeba zwrócić uwagę, co trzeba wyciszyć,
które informacje są niejawne, a które informacje mogą pójść w eter. No takich rzeczy nie wiedzą i mi bardzo trudno byłoby współpracować w dziedzinie składania filmów. Oczywiście ktoś mógłby ten film złożyć pod moje sugestie, potem ja mógłbym je sprawdzić, ale to znów musiałoby być po pierwsze sugerowanie czegoś, a to zajmuje czas, a dwa sprawdzenie czegoś i odpisanie, co mi się nie podoba, w której minucie, w której sekundzie, i to też jest czas. Dlatego jestem w trakcie rozmów z jedną z osób, które pracują tak samo w systemie jak ja, które ogarniają temat i też znają się na programach komputerowych. Jeżeli dojdzie do wspólnego konsensusu, to ja już będę odciążony i to będzie mnie cieszyło bardzo, bo będę mógł wtedy poświęcić na przykład te godziny, które spędzam na uploadowaniu filmu i na składaniu go i wpuszczaniu go w YouTube, będę mógł poświęcić na patrol. A każdy kolejny patrol to są kolejne uratowane osoby i kolejny content, który do Was trafia. Dlatego im więcej będzie tych materiałów, tym podejrzewam, bardziej będzie Was to satysfakcjonowało i będziecie wiedzieli, że Borkoś zasługuje na te pieniądze, że trzeba mu je dać. Mało tego, nie jedna jaskółka wiosnę czyni. Jak już dobrze wiecie, w moje ślady poszli naśladowcy. Mam na myśli motocykl, który pokazywałem jakiś czas temu i też jest w jednym z filmików o padaczce. Jest to człowiek też, który jest pasjonatą i też włączył się już aktywnie w patrolowanie i w udzielanie pierwszej pomocy. Więc ta osoba też będzie miała zamontowaną kamerkę, a więc z kilku źródeł będą spływały informacje. Mam nadzieję, że przynajmniej na takiej Pradze północ takich pasjonatów będzie ze czterech i to, wierzcie mi, już w pełni powinno przynajmniej za dnia zabezpieczyć rejon operacyjny. Oczywiście ktoś powiedział, czy można byłoby podać numer, tak jakby alarmowy, na który ludzie, którzy są na Pradze, mogliby dzwonić i wołać taki motoambulans. No jest to, kochani, niemożliwe na tą chwilę, dlatego że takie dyżury musiałyby być zgodne z grafikiem dzień w dzień przez 12 godzin. Tak jak działa prawdziwe pogotowie ratunkowe systemowe, tak? No to w tym przypadku, no niestety jest to na bazie wolontariatu. Niech mi się ktoś wysypie z grafiku, czy nawet ja, bo się rozchoruję, a Wy będziecie dzwonić na numer alarmowy, a nikt się nie odezwie, tak? No to na pewno nie wchodzi w grę. Mało tego, nawet jeżeli, bo są kraje, w których jest dodatkowy numer alarmowy, na który można zadzwonić. Czyli też możecie zadzwonić na 112, na 999. Macie dwa numery do dyspozycji i wołać pomoc medyczną na przykład. A w przypadku tego też, jeżeli byście mieli jakikolwiek numer stworzony przez motoambulans Borkosia, to i tak trzeba wołać w pierwszej kolejności system. Dlatego, że system przyjedzie do Was z zaawansowanymi zabiegami ratującymi życie. A ja do Was mogę przyjechać z podstawowymi zabiegami ratującymi życie. Więc to jedno z drugim ma się nijak. Ważny jest BLS, ale w odpowiednim momencie ważny jest przede wszystkim ALS, tak? Dlatego jako świadkowie zdarzenia oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście udzielali pomocy, bo to jest podstawa, ale wzywamy pogotowie. A pogotowie, już przejmując poszkodowanego, zaczyna wdrażać zaawansowane zabiegi ratujące życie. Jeśli chodzi o Patronite, tam macie, kochani, progi. Progi tak zwanych piątek, czyli 5 złotówek. Możecie tych 5 złotówek dać jedną, a możecie dać ich więcej. Najwyższy taki level piątek to jest ich 100, co daje 500 zł. To jest duża kwota, nie ukrywam. Tym bardziej, że jest to regularna wpłata. No ale jeżeli jest ktoś, kogo na to byłoby stać, no to byłoby wspaniale, tak? Zachęcam Was oczywiście do tych kwot też pośrednich, które są. Tam macie rozpisane, co w zamian otrzymujecie. A ja postaram się, żeby ta nagroda była satysfakcjonująca i zachęcająca Was do
wspierania miesiąc na miesiąc. Oczywiście ktoś powie, że wesprze mnie bez tych nagród, bo widzi, że robię dobrą robotę. Szacun za to i też bardzo się cieszę. Część z Was tego, jak to mówią, nie robią dla nagród. Dla nich, jak twierdzą, taką nagrodą za to, że wspierają, jest możliwość oglądania tych materiałów, które, jak twierdzą, działają na nich edukacyjnie. Więc ja bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Chciałem tylko wspomnieć, że materiał ten nagrywam już przy zmierzchu słońca i bywa tak, że to słońce świeci dosyć mocno w kamerę, a momentami jest troszeczkę ciemniej. Bardzo za to przepraszam, ale jestem świadomy, że chyba nie bardzo byście chcieli przez te 15 minut czy 10 minut patrzeć na twarz Borkosia. Możecie potraktować w tym momencie ten wywiad jak radio. Po prostu uruchomić sobie materiał i zamienić się w słuch. I tylko tyle, tak? Żebyście się nie denerwowali, że to światło oślepia, że jest słabo widoczne. Ja nic nie pokazuję Wam, nic nie przedstawiam. Jest tylko moja twarz, jadę samochodem z przepisową prędkością i sobie z Wami rozmawiam. Kochani, chciałbym jeszcze troszeczkę powiedzieć o innych przedsięwzięciach, które są w planach i staram się je wdrożyć. Nie ukrywam, że to, co dzieje się na YouTube, no nie zawsze idzie w parze z zasięgami, z możliwościami dotarcia do większej grupy ludzi. Dlatego z tego miejsca mój gorący apel, byście materiały, które ja zamieszczam, informacje, które zamieszczam, starali się przekazywać dalej, żeby jeszcze inni dowiedzieli się o moim istnieniu, bo to pozwoli mi dotrzeć do szerszego gremium. W momencie, kiedy będzie więcej osób subskrybujących, więcej osób, które klikną dzwoneczek, który im przypomina o nowych materiałach, więcej osób, które dają łapki i niekoniecznie muszą wszyscy dawać łapkę w górę, może ktoś dać łapkę w dół, aczkolwiek wolałbym, żeby dawali łapkę w dół po merytorycznym dialogu ze mną. Ja naprawdę nikomu nie odmawiam wytłumaczenia się, jeżeli to jest rozmowa merytoryczna. Bo jeżeli to jest rozmowa typowo szukania dziury w całym, która sprawia komuś tam przyjemność, to wybaczcie mi, ja często w takie polemiki się nie wbijam. Nie mam naprawdę na to czasu. Jeżeli mi się uda, jeżeli będę zdrowy, nie będę miał jakichś przedsięwzięć, które będą mnie mocno absorbowały, no poza oczywiście wyjazdem na wakacje, bo takowe też trzeba będzie dla siebie i rodziny zorganizować, będę starał się za każdym razem wrzucać content. Jeśli chodzi o filmy, może to będą 2 filmy w tygodniu, ale w międzyczasie będzie to przeplatane wspólnymi rozmowami, historiami. Część z Was zauważyła, że ja bardzo rzadko się uśmiecham. Nawet w jednym ze zdjęć na Facebooku ktoś napisał: o, uśmiechnął się, bo mam tam tak delikatnie kąciki ust rozszerzone. Rzeczywiście na tym zdjęciu przypomniałem sobie o czymś wesołym i mi się gęba cieszyła. Mówię jak jest. Jeżeli byście chcieli, żeby Borkoś się cieszył tak, jak się cieszy, to jak ja bym zaczął się cieszyć, to byście widzieli moją wątrobę. Ja cieszę się całym sobą. Gęba mi się tak drze z radochy, żebyście pomyśleli, że ten Borkoś to jakiś wariat. Więc żeby nie wyglądało to dziwnie, ani żebym Was nie ugłuszył swoim śmiechem perlistym, to po prostu staram się tego nie robić. Ale się uczę. Uczę się. No i teraz chciałbym, bo pewnie słuchając mnie też chcielibyście troszeczkę popracować przeponą, a nie tylko takie suche fakty, to prosiliście o jakieś ciekawe historie z pracy w pogotowiu. No jest ich mnóstwo. Będąc ze mną na patrolu, będziemy połączeni interkomem, będziecie słyszeli ich. Ja na bieżąco jadąc będę sobie przypominał, bo będę widział kamienicę tutaj, będę widział róg tutaj, będę widział śmietnik tam, będę widział melinę tu, będę widział centrum handlowe i
I to będzie mi przypominało o tych zdarzeniach. No i tak z historii pamiętam takie zdarzenie. Mieliśmy wyjazd do jednych z domów. Dom rzeczywiście w takiej dzielnicy, gdzie domy i ziemia jest bardzo droga. I tam mieszkali sobie ludzie, rodzina. I między innymi starsza pani, taka koło 85 lat. No i rodzina była zaniepokojona, bo ona nie bardzo chciała przepisać ani ten dom, ani tą ziemię. No i wiadomo, że w takim wieku już jeden człowiek czuje się witalnie bardzo dobrze, a drugi jest schorowany. No w przypadku tej kobiety rzeczywiście ona była schorowana, więc oni się obawiali, że no nie oszukujmy się, te dobra przepadną. No i zaczęła się batalia o to, żeby ona przepisała. No babcia po dobroci nie chciała przepisać, więc zaczęli kombinować, jak to się mówi. W jaki sposób? No zaczęli wzywać pogotowie, że babcia jest chora psychicznie, że ma jakieś swidy i tak dalej. No bo dążyli do tego, żeby babcię ubezwłasnowolnić i w ten sposób przejąć władzę. Syn chciał przejąć władzę nad tymi dobrami. No i co się dzieje? No jest wezwanie, mamy wezwanie, zaburzenia psychiczne, kobieta około tam 85 lat, z widy. No to jedziemy. Przyjeżdżamy na miejsce, oczywiście podejrzewamy głównie jakiś Alzheimer, jakieś zaburzenia krążenia mózgowego, bo to nie zawsze musi być jakaś choroba psychiczna, tak? No i co się dzieje? No jest starsza pani, na łóżku sobie siedzi, taka staruszeczka, wysuszona, drobniutka. Ta rodzina stoi, ten syn. No i pytam się, dzień dobry pani, proszę powiedzieć, co się dzieje, że zostaliśmy wezwani? No to babcia takim sympatycznym głosem, no mówi, że ona nie wie. Ja mówię, no tak, ale proszę pani, no jesteśmy tutaj, pogotowie zostało wezwane. Rodzina twierdzi, że pani widzi krasnale. Ona mówi, no tak, widzę. No to ja sobie myślę, no rzeczywiście babcia ma jakiś tam problem, trzeba będzie coś z tym zrobić. No to pytam, dalej ciągnę za język tą kobitkę. A kiedy pani widziała te krasnale ostatnio? Ona mówi, nawet teraz. Ja mówię, poważnie? Ona mówi, no tak. Ja mówię, a gdzie pani widzi te krasnale? Ona mówi, na przykład na żyrandorze. No to się uśmiechnęłem. Patrzymy z zespołem na żyrandol. A co się tam dzieje? Na żyrandolu siedział mały, pluszowy krasnal. Oczy zrobiłem. Rodzina zrobiła jeszcze większe oczy i zrobiła się czerwona na twarzy. A babcia pokazuje. Co się okazało? Rodzinka kupiła kilka pluszowych krasnali i sadzała je po kątach, a babcia zgłaszała, że je widzi. Po czym jak pogotowie miało przyjechać, to zabierali te krasnale, a babcia twierdziła, że krasnale widzi. Tutaj w ferworze walki, bo my byliśmy bardzo blisko, i dostaliśmy to wezwanie niejako z marszu. Po prostu jadąc gdzieś niedaleko, dwie ulice dalej, dostaliśmy informacje zaburzenia psychiczne z widy, więc ruszyliśmy tam. I ta rodzina przez to, że my zadzwoniliśmy, że byliśmy tak szybko, dostała takiego oczopląsu, że zapomniała o jednym z gadżetów i zostawiła krasnala na żyrandorze. Pytam się rodziny, co to jest? Ja mówię, proszę Państwa, bujać to możecie las, a nie nas. Do tej pani mówię, proszę pani, ściągnę tego krasnala, proszę, dałem jej do ręki. To jest rzeczywiście krasnal, ale jest to zabawka pluszowa, więc proszę się jej nie obawiać. Ona się pani nie zjawia, ani w jakikolwiek sposób nie świadczy o pani problemach zdrowotnych. I przynajmniej jeśli chodzi o głowę. A do rodzin powiedziałem, jeszcze raz Państwo będziecie robili takie intrygi i takie manewry, to ja powiadomię policję o nieuzasadnionym wezwaniu karetki pogotowia. Ale czujecie klimat? Babcia widzi krasnale. A gdzie jest krasnal? No, na żelandorze. Patrzę, a rzeczywiście krasnal tam siedzi. Także jak wyszliśmy z tego mieszkania, to po prostu ryliśmy ze śmiechu, jak to chcieli babunie wkręcić. Takich historii, kochani, są dziesiątki z pogotowia, które chętnie Wam jeszcze będę opowiadał nieraz w celu pokazania, że rzeczywiście praca w pogotowiu ratunkowym niesie z sobą też humorystyczne aspekty, no bo każdy pyta, jak Ty możesz tam pracować, tam jest tyle tragedii, cierpienia. No jest, zgadza się, ale są też sytuacje takie resetujące, śmieszne, tak, z którymi możemy się spotkać.
chciałem z tego miejsca bardzo Wam podziękować za to, że jesteśmy razem, że w tak krótkim czasie przybyło wielu fascynatów ratownictwem medycznym. Ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby ten kanał był dla Was jak najbardziej ciekawy, żebyście mieli sporo filmów, które Was wciągną, niejako nie będziecie się mogli oderwać od kontentu. No i przede wszystkim będę chciał edukować, bo o to mi głównie chodzi. Część ludzi pisze, że dzięki temu, że widzieli to czy tamto podejście, jak rozmawiam z ludźmi, jak udzielam pomocy, chociaż to, jest to zasłonięte, ale przynajmniej w rozmowie i w tym, co jest zablurowane, widzą to, że napierają niejako takiej odwagi, żeby tej pomocy udzielać. To mnie cieszy. Wiemy dobrze, że każdy z nas może w pewnym momencie swojego życia znaleźć się w potrzebie udzielenia mu pierwszej pomocy. Oby nie, ale wiemy, że świat i życie to nie jest życzeniowość, ale to są realia. Nawet jeżeli my będziemy samochodem jechali bezpiecznie, nie będziemy łamali przepisów, a ktoś zechce te przepisy złamać, czy też na przykład kierowca zmęczony przyśnie za kółkiem i w nas wjedzie, w tym momencie stajemy się już poszkodowanymi, stajemy po drugiej stronie barykady. Medyków też to dotyczy. My też ulegamy wypadkom nawet na pokładach karetek. I życzyłbym sobie, żeby społeczeństwo było bardziej chętne do udzielania pierwszej pomocy. Reasumując nasze dzisiejsze dywagacje, chciałbym w skrócie przypomnieć tym, którzy w połowie zaczęli oglądać ten materiał. Powstało kilka punktów działania przedsięwzięcia w 4 minuty. Pierwszy postawiony został Patronite. Bardzo dziękuję osobie, która to uczyniła, w której jestem w stałym kontakcie. Możecie tam wspierać mnie i moje działania. Kolejne, Discord. A więc jest serwer, na którym zapraszam pasjonatów ratownictwa, takich samych pozytywnie nakręconych ludzi jak Borkoś. Tam możemy sobie rozmawiać, wymieniać poglądy, sprzeczać się, udowadniać lub też edukować. Będziemy mogli też spotykać się na wizji, będziemy mogli oglądać content, który pokaże jakiś filmik z prawdziwego zdarzenia, który miał miejsce, na przykład na podstawie tego autobusu, który spadł z mostu. Jeżeli będą jakieś materiały w telewizji, w internecie, to ja mogę je w tym momencie rzucić na monitor, wy go będziecie widzieli, a gdzieś tam w rogu będzie moja skromna postać. Będę dokonywał narracji, rozebrania na części. Coś takiego jak robi sierżant Bagieta, tylko że on poświęca uwagę służbom mundurowym, a ja bym w tym momencie poświęcał uwagę służbą medycznym. Bardzo serdecznie pozdrawiam Was, kłaniam się jak zwykle do pasa i dziękuję za wszystko. Do zobaczenia w następnym materiale. Trzymajcie się.